Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście, Wojna na piłki. Ej, zacząłem się śmiać, bo ty zawsze to naśladowałeś, jak ja to robiłem. Tym razem tego nie zrobiłem, więc spokojnie. Ze mną jest Maciek, oczywiście Disblaster z kanału Futrol. Widzicie, tak trzeba mówić, nie Futrol, nie to profesjonalnie, nikt tak dobrze mi nie przedstawia, jak ty to robisz, to jest fakt. Nie do dyskusji w ogóle. Drugi kanał, Game Troll, ja jeszcze polecam pod spodem i tam też możecie znaleźć PES-a. I zdecydowanie Maciek rzuca więcej PES-a niż ja w ciągu tygodnia i trochę go chyba zaraziłem w tym roku PES-em, niechcący albo chcący. Tak, to jest niesamowite, że tobie zawdzięczam, że w tym roku gram w PES-a, miałem zrobić sobie przerwę od i jednej i drugiej gry, ty powiedziałeś, kurde, PES w taniej cenie jest, no i od tamtej pory, jak mi powiedziałeś, zainstalowałem i koniec, nie ma chłopa. Czyli jak to mówią, za darmo to uczciwa cena. Otóż to, dokładnie. Oczywiście, słuchajcie, jeśli ktoś Maćka nie ogląda, pod spodem macie link do obu kanałów, tam wbijacie, subskrybujecie, a my w tym momencie wyjaśnimy wam, o co chodzi. Otóż wchodzimy sobie dzisiaj w specjalnych agentów i zagramy o piłkę Club Selection FC Barcelona specjalnie dla Maćka. Ta osoba, która przegra, to skwikseluje tego pana, który się w niej pojawi. Ta osoba, która wygra, sobie go zachowa. Jeśli chodzi o tego, kogo możemy trafić? Messi, Ter Stegen, Piqué, mój ulubieniec. Griezmann, De Jong. Najsłabszy jest Pedri. Jedyna złota piłka, reszta same czarne. A ogólnie otwieramy sobie tutaj te piłki, którymi są piłki z Tottenhamu. O, teraz się pojawiły. I tutaj możecie sobie trafić takich zawodników jak chociażby ikony. Player Moments, dobrze mówię, Maćku? Poprawię się. Tak, dokładnie tak. Podobno masz jednego z nich. Mam, ale nie w tej wersji Moments, ale Van der Vaarta trafiłem rzeczywiście jako taką legendę zwykłą. Okej. Okay. Czy jest tutaj ktoś, kogo bardzo byś chciał trafić? Czekaj, tak patrzę. Powiem ci, że ogólnie to są niezłe te czarne piłki nawet. Mhm. I na przykład sprawdziłbym sobie takiego Sona z ciekawości, jak on na lewym skrzydle by mi biegał, jakby go trochę rozwinąć. Jest paru, naprawdę paru gości bym tutaj chętnie sobie stestował. A jak nie stest... O, jest Morata w ogóle, złota piłka, mam nadzieję, że trafisz. Nie, dziękuję bardzo. Nie. Także powiem ci, że możemy tutaj ustrzelić coś. A powiedz dobrego. Mi, jaka była najlepsza karta, którą trafiłeś w PES-ie na razie, jakbyś miał wybrać? Carles Puyol. A to w ogóle nie, jeśli chodzi o sympatię, to wiem, ale aha, tego... a najlepsza, jaką mi się gra, że czuję, że najlepiej mi się nim gra? Overallowo najlepszy taki, że kurde, no top topów. Najbardziej to ludzie mówią, że Rummenigge, którego trafiłem, jest topem i powiem ci, że gościem się gra naprawdę świetnie, więc chyba na niego bym stawił, aczkolwiek Lewandowski, którego też mam informa, co gościu strzela, to jest po prostu hit. Naprawdę, Polak Rodak pełną gębą, świetnie się nim gra. Po prostu Messi, na razie mam Messi, Ronaldo i Lewandowski, ale nie wiem, czy właśnie Ronaldo nie zastąpię Rummenigge jeszcze, ale Rummenigge jeszcze o to walczy. Ja bym cię poprosił o jedną rzecz tylko, bo chciałbym, żeby zobaczyli widzowie coś, czego nie zobaczą u mnie, czyli pokaż mi proszę tego Messiego ocenionego na 100 overall. Już odpalam. To jest Messi w specjalnej edycji, której już nie można otrzymać i nie będzie raczej można otrzymać, bo był na początku gry i Maciek właśnie jest takim posiadaczem szczęśliwym tego, tak. Leo Messiego. Kurczę, doładowałem go. Jest na 30 poziomie, ma 46 możliwych. No i jak on wygląda, to wam pokazuję, tylko czego przybliżę. Jak sobie przypomnę, którym się przybliża zawodnika. Player Detail? Jest, Player Details, dokładnie. Na 100 poziomie. Ale Lewandowski 97, więc też nie jest... No ja mam Ronaldo 99 i Messiego 99, ale ta stówka to jest coś takiego pięknego. No statystyki, wiesz, dribbling 99, wykończenie, to wszystko, to jest tyle statystyk, ma powyżej 95, że to jest po prostu hit, no. Wiadomo, defensywa na czerwono, ale raczej nim nie bronię za dużo. Nie zdarza się. Dobra, nie będę już chyba przedłużał. Wbijajmy do paczek, które mamy otwierać i lećmy z tym. Oczywiście 10 paczek. Ja odpalam sobie tutaj moją piękną zakładkę do wyniku. A chciałbym, żeby komuś z nas na różowo się zaświeciło. To byłoby piękne. Aha, jak trafisz na różowo, tak. Trafisz ikonę, to masz dodatkowy punkt. Aha, dobra. Ale bym się nie spodziewał, ja zaczynam od złotej. Ja zaczynam od Anglii, od złotej również. Ale to Anglia będzie lepiej pewnie. U mnie Feguli 81. Doherty 80, niestety. Czyli zaczynamy od 1 do 0 dla mnie. Piękna sprawa. Tak jest. Maćku, klasyczne 10-0 i będzie ten odcinek zapamiętany. Powiem ci,
że wędrowałem do Argentyny gdzieś. O, ja do Francji, to chyba już mam lepsze. O, złota piłka jest, co masz? Silver, Prato. Chyba 1-1. Tak, 1-1, Mandzie, bo ja mam 80 złotą piłkę Toko Ekambi. To ja w tym momencie go usuwam sobie oczywiście. No dużo za niego nie wezmę, bo to 77, ale wyrównałeś. No, remisik na razie. Ej, dobrze, chyba ja jestem ja znowu do Argentyny powędrowałem. Ja we Francji jestem znowu, uwaga. Oj, srebrna piłka, Boże. Oj, to możesz zacząć. Ja mam Amaviego, który ma 78. 75 Moreira. Jest. Czyli przegrywam w tym momencie 1-2. Dobrze, dobrze, dobrze. Release. Tak, dałem ci, wiesz, to jest jak z pomarańczą testowirona. Tak jest, pamiętam, nie dla psa, dla pana. Dobra, otwieram czwartą. Ale ja no też... kurczę, no musi być coś. Czarna piłka, no come on, jeszcze nie mieliśmy żadnej. No, to może jest 20 dobry moment, żeby teraz było. O Boże, Rosja, to chyba nie będzie czarnej piłki. Tottenham, ale złota jedynie. U mnie srebrna w ogóle, jakiś pimpek z Zenitu, Lunew. Reguilon, 2-2. W takim razie. 80. Ciekawe, jaki ma potencjał, musiałbym to sprawdzić. Otwierasz już? Tak, odpalam właśnie teraz. Dobra. No, idziemy na razie równiutko, tylko szkoda, że no, bez dobrych trafów. O nie, gdzie ja? Aha, to będzie chyba Bundesliga. A u mnie jest Anglia. O nie! Ale mnie strollowali. O, ja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 j
Aha, dobra, u mnie jest Ndombele 84. Ale to nie taka zła. 78 Choupo-Moting. Trzeba odrobić teraz. Za dwa, liczę... taką na różową, proszę, wiedźmy. No właśnie taką różową. Kurde, też bym chętnie zobaczył. Ja bym chciał w ogóle czarną zobaczyć teraz. Uwaga, Hiszpania. Jest czarna, jest czarna, Barcelona. Co tam masz? O tak, Antoine Griezmann. Ty, dobrze. Co ty trafiłeś, Griezmana? No. Pobiłeś mnie o... Jaki on ma overall? 88. Pobiłeś mnie prawie o 10. Tam 79, gdzie ścigli. Jeszcze srebrna piłka to jest. 4-2 w tym momencie dla ciebie. Super, i powiem ci, Griezmana nie miałem jeszcze w tej grze, więc sobie go stestuję na pewno w drugim składzie. Cieszy mnie to. O kurde, co chłop trafił, ty. Dobrze, elegancko. Elegancko. Elegancko bardzo, odpalam kolejną. Tak się rozpędził teraz, 4-2. Wiesz, ja muszę odrobić. Muszę teraz. Gdzie jesteśmy? O, w Turcji. Myślę, że tu nie będzie rewelacji. Złota piłka. Nawet. Anglia, co? Złota w Turcji, a w Anglii jest srebrna? A ja mam Fegulego. Eric Garcia z Manchesteru City i to jest 76 overall i ty prowadzisz 5. 81, tak jest. Już mi się ta seria nie podoba. Jednak nie jest taka fajna. Masz 5-2, ja muszę teraz 5-2. Odrobić. Może ja pada do góry, nogami obrócę. Otworzę w ten sposób. Ja otwieram klasycznie, na razie mnie nie zawodzi. Padłem do góry nogami, tak będzie dobrze. Patrzcie i się uczcie, tak trzeba otwierać. O, Rosja, to chyba dobrze otworzyłeś. Ja mam Anglię. Ja mam srebrną w Rosji. Kurczę i złota, Tottenham, ale jest dobrze, czyli wygrana. A ja znowu tego Lunewa trafiłem, człowieku. Dele Alli ma złotą piłkę? 81 tylko. No w sumie. No. Czyli formy. 5-3. Niedobrze, teraz jakbym w jeden muszę trafić. Jeden, tylko jeden. Nie musisz, nic, Maćku, nic nie musisz. Po pierwsze. Ale taki róż jakby wjechał teraz. Róż, dawaj różowe. Kurde, tak, ja różowe. Odwracam. U mnie jakby różowe wjechało. O Boże, Brazylia. Tak będziemy kręcić, jeszcze do tego trzeba, tak o. Złoto, srebrna. Taniec na złotą piłkę. Taniec na... Nie, no i do Argentyny naprawdę. Dlatego nigdy nie tańczę. Ja mam srebrną. Ja też. Ile masz overalla? Nie wiem jeszcze. 79. Kurde, nie, ja mam 77. Jest, nie, ale odrabia 5-4. 5-4, panie kolego. Nie, to jest dramat. Ale i tak jeszcze nie trafiłem nic w ogóle czarnego. No. Ty, ostatnia piłka. Tak. I co, Arsenal? No nie wiem, jak wolisz. Liczymy tu na ikonę, czy? Dawaj na ikonę, wiedzie. Dobra.
To otwieram. Ja też. I to uwaga. Jest pierwszy odcinek, kiedy nie było ikonek, to może być pierwszy odcinek, kiedy ja nie trafię żadnej czarnej piłki. Oprócz tej no gwarantowanej. Ikony nie mam niestety. Ale Francja. Mam Rosja, Boże nie, przegram to. Ty, a możesz mieć złotą w Rosji. No mam złotą, mam. Ja mam srebrną. Rzuciłeś padem? Nie, stuknąłem. Srebrna, czyli wygrywasz 6 do 4 w tym momencie. Azmun 81. Czyli w tym momencie wchodzimy w Club Selection FC Barcelona. Tak jest. I co ja bym tu nie trafił, to muszę squixelować, a ty sobie zachowujesz, więc masz komfort psychiczny. A ja mogę takiego... Wiesz co, chciałbym pikę, po prostu dajcie mi pikę. O, to byś miał przynajmniej, ja nosem otworzę. To jest ten Griezmann. O kurcze. Nosem otwierasz? Tak, otworzyłem nosem, zobaczymy jak to się przełoży. Takiego Messiego do zbustowania chcę. Dawaj, jest Hiszpania, wiem. Wiem. Jest czarna piłka, dobrze. Ja, Hiszpanie. Jest biały zawodnik z brodą, czyżby to był Gerard Piqué? Tak jest, to musi być on. No ja nie wiem teraz, czy się cieszyć, czy nie, ale trafiłem Ter Stegena 93. O cholera. Ej, to jest dobry traf, naprawdę. To jest bardzo dobry traf, no. A ja aż sprawdzę jeszcze z ciekawości, jak on się rozwija. Ale no. Może być... Może być turbo. Może być potworem. Ten Ter Stegen rozwija się na 95. No to ładnie. Ała. Ale to jest pierwszy odcinek, kiedy ja nie trafiłem żadnej czarnej piłki. No przecież no to jest hit. A nie, no tak. Teraz to już jest przecież... Żadnej czarnej wcześniej nie miałeś, rzeczywiście. No. Okej, to na osłodę otworzę sobie dwie. Przyspieszę to, żebyś nie musiał czekać. Ale chciałbym, żebyś słyszał, jak trafiam Messiego. Jestem ciekawy, no. No na pewno nie trafisz Messiego z overallem 100. To jestem pewien. Przejdźmy do następnej. Co było? Co było? Piqué? Pedri. Masz dzisiaj, chłopie, farta. Masz dzisiaj trafa. To jest jedyna piłka złota z tego. Nie, no to jest hit. Masz dzisiaj cela jak Vinicius po prostu. Ej, czemu nie mogłem odwrotnie tego zrobić? Ter Stegena trafić, jak ja sobie zachowywałem tę piłkę. A szkoda gadać. Ostatnia piłka w każdym razie w dzisiejszym odcinku. I pożegnam się z wami. Mam nadzieję, że do Messi to byłoby piękne. No, nie. Ciekawy jestem. Sami sobie, kurczę, nagrywajcie te wszystkie. A idź pan, jak nie Fifie to teraz tutaj Pedri po raz drugi. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To jest piękne. Ty. Aż mi wyłączyło kamerę, ci powiem na chwilę. Ten odcinek przejdzie do historii, uważam, bo na 12 losów trafić jedną czarną piłkę. I w paczkach z gwarantowaną praktycznie, bo tam było 87% na czarną, trafić złotą, to trzeba być mną dzisiaj. No cóż. Powiem ci. Szkoda gadać. Nie, otworzyłem jeszcze jedną Arsenalu, gdzie są tylko dwie złote i reszta jest czarnych. I jest Eleni złoty. Koniec, już zostawiam tą grę już dzisiaj, naprawdę. Ona wyczuli, że ty jesteś, wiesz, fifaczem i że nie zasługujesz tutaj na piłki. Nie, bo ostatnio miałem przecież dwie ikony, a no tak, dlatego. Ostatnio miałem dwie ikony w jednym otwieraniu, w 10 paczkach. Byłoby zbyt dobrze. No cóż, słuchaj, ja dziękuję ci bardzo za skopanie mi tyłka dzisiaj. Dzięki, fajna seria. Podoba ci się. Polecam się na przyszłość. Ja idę sobie, nie wiem, Mario włączę albo coś takiego ciekawego. Słuchajcie, oczywiście link do kanału Maćka, tak jak mówiłem, pod spodem, do jednego i do drugiego, wbijajcie. A ja się z wami zajegnam. Cóż, ja mogę więcej powiedzieć. Dzięki, Patryk. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pioda, hej.